Dzisiejsze wystąpienie podczas konferencji w Zamościu będzie dotyczyło, zgodnie z tytułem całej konferencji, tradycji. Czymże wszak jest tradycja? Jest to obrzęd, zwyczaj, jest to sposób przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie. Takiej wiedzy, która jest ważna z punktu widzenia tradycji międzypokoleniowej. Dlatego będę mówiła o czytaniu, bo czytanie jest niezwykle ważną tradycją, która przyczynia się do wychowania mądrego, zdrowego, szczęśliwego człowieka. Nasza fundacja promuje wychowanie przez czytanie, ponieważ czytanie jest najlepszym sposobem zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci, nauki języka, rozwoju intelektualnego, moralnego, emocjonalnego. Dlatego ważne jest, żeby rodzice czytali dzieciom, żeby nie zostawiali swoich dzieci na pastwę, że tak powiem, mediów elektronicznych, bo nie ma nic ważniejszego niż kontakt wspólny pomiędzy rodzicem i dzieckiem. Jest to ten magiczny czas, który rodzic spędza z dzieckiem, kiedy dziecko czuje się najważniejszą osobą na świecie. Wychowanie przez czytanie to nie zaliczenie kolejnej książki. To nauka tego, co jest w życiu najważniejsze. To przekaz wartości moralnych, to przekaz sposobów zachowania się, etyki. Dlatego nie zaniedbujmy tej prostej czynności, tradycji codziennego czytania dzieciom.